Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj nie będzie tradycyjnego wydania Board News, bo dzisiaj zapraszam was na imprezę urodzinową. Jak najbardziej, mam i tort. Okazja? Okrąglutkie 3 lata kanału On Table. Nawet nie wiem, kiedy to zleciało. I w sumie zrobiliście mi fantastyczną niespodziankę, bo dosłownie paru osób brakuje, abyśmy świętowali też 20 tysięcy subskrypcji. Pamiętam, jak płakałam dosłownie przy przekroczeniu 2 tysięcy, a tu 20. No to ja świętuję dzisiaj podwójnie, czy nawet potrójnie z okazji jutrzejszego Dnia Kobiet. No to przy okazji złożę wszystkim kobietkom, planszowym, nieplanszowym, najserdeczniejsze życzenia. I przy okazji bardzo się cieszę, że udało mi się zgromadzić przez te 3 lata absolutnie fantastyczną publiczność i ludzi, którzy są zwariowani na punkcie planszówek. Bardzo mi miło, że wciąż tutaj wracacie, że tutaj jesteście. Gdyby po prostu podobało wam się to, co robię, gdybyście doceniali moją pracę, to będzie mi również niezwykle miło, jak przy tej okazji kończącego się plebiscytu Grand Prix zagłosujecie na On Table, na Board News w kategorii media oraz vlog o planszówkach. Gdybyście jeszcze przy tej okazji zostali jako subskrybenci, no to podwójne szczęście, a gdybyście chcieli wspierać mnie jeszcze troszkę bardziej i zostać moimi patronami, zapraszam was bardzo serdecznie. Natomiast dzieląc się z wami tym słodziutkim i przepięknym tortem, pozdrawiam cię Kasia, jest fantastyczny, mam dla was również słodką niespodziankę, sponsorowaną przez sklep G2A i może nie będzie to tort, ale myślę, że fajna nagroda. Jak ją zdobyć? Zadanie jak zawsze czeka w opisie. A więc zapraszam do zapoznania się, wspólnej zabawy. A teraz już zaczynamy najsłodsze w historii wydanie Board News. Ta gra łączy w sobie mechanikę budowania talii oraz wysyłania pracowników, a uczestnicy rozgrywki, czyli wy, moi drodzy gracze, będą odkrywać kolejne zakątki planszy, eksplorując nowe tereny, czyli tak naprawdę zwiedzając i odkrywając zaginioną wyspę Arnak, przy okazji dobrze zarządzając swoimi surowcami. Dodruk tej planszówki pojawił się już na sklepowych półkach, natomiast gdybyście jeszcze go przeoczyli, to duży drugi dodruk pojawi się już w kwietniu. A jakie jeszcze wieści od gdańskiego wydawnictwa Rebel? Otóż obecnie trwa przedsprzedaż gry Kifocz Mroczny Przypływ, a jej premiera zaplanowana jest już na 9 kwietnia. Kifocz Mroczny Przypływ to około 280 nowych kart, które zwiększą pulę unikalnych talii, które czekają tylko na odkrycie i ujarzmienie. To sekrety tajemnego kultu podwodnych istot, które również łakną waszego odkrycia. To mechanika przypływu, który należy utrzymać po swojej stronie, aby uwolnić prawdziwy potencjał swojej talii, oraz złe bliźniaki, czyli alternatywne, nikczemne wersje znanych stworzeń. To jeszcze nie koniec wiadomości od wydawnictwa Rebel, szczególnie dla tych, którzy nie boją się spotkań z obcymi na kosmicznym statku o nazwie Nemesis. Mini dodatek, czyli korytarze techniczne, możecie już zamawiać w ramach trwającej przedsprzedaży. I ten mini dodatek wprowadza nową mechanikę, czyli wspomniane korytarze techniczne, po których przemieszczanie się jest sporym ryzykiem, ale być może się opłaci. Kto chce sprawdzić, może zamawiać ten dodatek, a jego premiera zaplanowana jest na najbliższy tydzień. Akcja przedsprzedażowa dotycząca ekonomicznej, kościanej gry euro, oferującej strategiczną rozgrywkę dla od 1 do 4 graczy, czyli Tekkenu Obelisk Słońca od wydawnictwa Portal Games, a więc w polskiej wersji językowej, właśnie się rozpoczęła. W tej grze, moi drodzy, przeniesiemy się do starożytnego Egiptu. Podczas rozgrywki będziemy manipulować kośćmi i dobierać akcje tak, aby jak najefektywniej wznieść kompleks świątyń. Zgodnie z ruchem Słońca dookoła obelisku uzupełnimy więc kości na planszy na początku rundy. Są one niezbędne do wykonania akcji, bo akcje bez kości są w tej grze niedostępne. Escape Tales – Dzieci Żmijowego Lasu to kooperacyjna gra przeznaczona dla od 1 do 4 graczy z mocnym naciskiem na fabułę, o czym zapewnia polski wydawca, czyli wydawnictwo Portal Games. Gra ma skupiać się nie tylko na wymagających zagadkach, ale także na wciągającej historii, na którą będziecie mieli podczas rozgrywki wpływ. Czeka na was więc wiele zagadek, do których rozwiązania wystarczy trochę sprytu, no i może jeszcze coś do pisania, a właśnie rozpoczęła się przedsprzedaż tego tytułu, jak wspomniałam, od śląskiego wydawcy Portal Games. W najbliższą środę, czyli 10 marca, na platformie Wspieram to rozpoczyna się crowdfundingowa kampania polskiej wersji językowej gry Dice Throne sezon 1, o której mówiłam wam w odcinku w minionym tygodniu, więc jeśli ktoś z was przeoczył, to zapraszam serdecznie. Warto zobaczyć te pudełka w pudełkach, jak została wykonana ta gra, szczególnie jeśli lubicie rozgrywki z użyciem kości.
tej grze wybierzecie bohatera, w każdej rundzie rzucicie kośćmi i wykorzystacie umiejętności swojej postaci, aby zmiażdżyć przeciwnika. Każdy bohater ma swoje unikalne umiejętności, zestaw kart, kości oraz składaną planszę. Jak to wszystko wygląda, zerknijcie sobie do mojego materiału, do którego linka zostawiam Wam w opisie poniżej. W minionym tygodniu, moi drodzy, odbyła się premiera deckbuildingowej gry w kosmicznych klimatach od wydawnictwa UV Games, czyli Star Realms, którą możecie już nabywać wraz z 4 mini dodatkami, a także licznikami życia i kartami promocyjnymi. Na sklepowych półkach czeka więc na Was Star Realms w nowej odsłonie zawierające 144 karty, a także instrukcje, czyli tak naprawdę wszystko, co potrzebne, aby rozegrać i stoczyć pojedynki dla od 2 do 4 graczy. A gdyby fanom kosmicznych podbojów było jeszcze mało, to 4 mini dodatki z serii United powinny zaspokoić Wasze pragnienie walki, a liczniki ułatwią operowanie poziomem życia. Świetne informacje od wydawnictwa Phalanx. Otóż 8 marca, czyli jutro, poza tym, że mamy Dzień Kobiet, rozpoczyna się również przedsprzedaż polskiej wersji językowej gry Red Rising. Zanim rozpocznie się przedsprzedaż, warto posłuchać. Obsydianowe postacie w tej grze przedstawione są jako brutalni asasyni. Fioletowe postacie w świecie Red Rising są artystami, osobami medialnymi i twórcami treści. Pomarańczowe służą jako technicy, elicie do kilku celów. Różowi są kompanami, ale nie dajcie się zwieść ich pięknu, bo pod powierzchnią każdego z nich kryje się mroczna historia. Natomiast srebrne postacie znajdują się przy samym szczycie piramidy elity, tuż pod złotymi. Asymetryczna gra o oblężeniu dla dwójki graczy, czyli propozycja od wydawnictwa Phalanx, gra Freedom, ma szansę pojawić się w polskiej wersji językowej, ale tak naprawdę wszystko zależy od Was, od Waszego zainteresowania, a konkretnie od 250 zamówień, które jeśli wpłyną, to gra pojawi się w naszym rodzimym języku. Ta gra jest testem siły woli, wytrzymałości i umiejętności taktycznych zarówno dla oblężonych powstańców, jak i atakujących żołnierzy Imperium, pragnących tylko jednego, czyli zdławienia rebelii. W chwili, kiedy nagrywam te informacje o grze Warp Star od wydawnictwa Hengal, czyli fabularnej grze, która przeniesie nas w kosmos, jej ufundowanie jest o tak, właśnie takie bardzo bliskie. Gdybyście chcieli dołączyć do tej crowdfundingowej kampanii, linka zostawiam Wam poniżej, a jeśli nie słyszeliście o tej grze, to posłuchajcie. Warp Star bazuje na starej brytyjskiej szkole grania, czyli coś dosyć niespotykanego na naszym polskim rynku. Gracze wcielają się w mieszkańców chórów kosmicznego Imperium i razem ze swoim kosmicznym statkiem podejmują się różnorodnych zadań. To od nich zależy, po stronie czyjej frakcji będą walczyć i czy w ogóle będą walczyć i które z miliona światów zwiedzą. Podręcznik do gry jest skrzynką z narzędziami dla mistrza gry, który może za pomocą jej skonstruować dowolne przygody w uniwersum chóru. Polska edycja to nie tylko tłumaczenie, ale też i nowe treści w podręczniku. Podczas kampanii będzie szansa odblokować takie cuda jak ekran mistrza gry, którego nawet nie ma w edycji angielskiej. O dodruku gry Century Cuda Wschodu od poznańskiego wydawnictwa Cube Factory of Ideas mówiłam już w Board News, a teraz informuję, że gra czeka już na Was na sklepowych półkach, gdybyście mieli ochotę na nieco egzotyki. W poprzednim odcinku Board News informowałam Wam o drugiej edycji gry Summoner Wars od wydawnictwa Cube Factory of Ideas. Dzisiaj poinformować Was mogę, że rozpoczęła się właśnie przedsprzedaż tego tytułu, drugiej edycji i polskiej wersji językowej tej gry. Co nowego czeka na Was w pudełku? Przede wszystkim zaprojektowana została nowa szata graficzna oraz cały layout. Zmienił się zupełnie styl ilustracji, jakie oglądać będziemy na kartach. Ale co najważniejsze, otrzymamy zmodyfikowany system walki, który został oparty o customowe kości. Będziemy także budować swoje talie w inny nieco sposób w oparciu o ich symbole. Zmiany dotyczą również kart wydarzeń. Nie będą one teraz przypisane tylko do jednej fazy gry. Autorzy gry postanowili również, że jednostki będą bardziej wytrzymałe. 16 marca, moi drodzy, zapraszam Was na Istny Kosmos, czyli pierwszy w historii na kanale On Table Live, w którym będziecie mogli zobaczyć mnie jako astrogórnika, który gdzieś tam na pasie asteroid stara się wydobyć najlepsze surowce, a wszystko to w ramach rozpoczynającej się tego samego dnia, czyli 16 marca, na platformie Wspieram To kampanii najnowszej gry od wydawnictwa Three-Headed Monster. To samo wydawnictwo jest odpowiedzialne za stworzenie gry Beyond Humanity Colonies, tym razem jednak proponuje wersję
sesję dla od 2 do 5 graczy, czyli Astro Górnicy. Przy okazji naszego live'a będziecie mogli zapytać twórcę o wszelkie informacje związane z tą grą, a jeśli chcecie ją zobaczyć troszkę bliżej, to zapraszam na piątkowe wydanie premier, gdzie już Wam troszkę jej pokazałam. Wrocławskie studio gier The Knights of Unity wchodzi na rynek gier planszowych jako nowe wydawnictwo i zapowiada swój debiutancki tytuł, czyli Death Roads All Stars. To ma być absolutnie szalony wyścig, w którym to wcielicie się w kierowców uzbrojonych samochodów i będziecie walczyć ze sobą o przetrwanie. Liczy się tylko zwycięstwo, a nagrodą jest prawo do zamieszkania w prawdziwym raju na ziemi, a Wy w tym roku możecie spodziewać się startu kickstarterowej kampanii tej gry. O najnowszych grach od wydawnictwa Fishbone Games, które pojawiły się już w sprzedaży, usłyszycie w tandemie, ponieważ mowa tutaj o grze Ragusa oraz Wenecja. Gra Wenecja łączy w sobie wymagające strategicznego planowania mechanizmy gier euro z niecodzienną zasadą eliminacji. Ragusa natomiast to także gra euro, w której na zmianę będziecie umieszczać swoje domy, zdobywając dostęp do surowców lub też wykonując odpowiednie akcje przynoszące punkty w części miasta. Zasady tej gry i samą planszówkę mogliście już zobaczyć w moim materiale, gdzie pokazywałam Wam Ragusę. Dla wygody linka zostawiam Wam w opisie poniżej. W połowie marca, moi drodzy, na sklepowych półkach możecie spodziewać się dodruku gry Rainera Knizi, czyli wyprawa do Eldorado od naszej księgarni, w której możecie wyprawić się do Eldorado, a konkretnie Wasze pionki, razem z maczetami przecinając wszelkie przeciwności losu. O tej grze mogliście usłyszeć więcej na kanale On Table i jak zawsze tradycyjnie zostawiam Wam linka w opisie poniżej. Escape Room Ucieczka z Alcatraz. Waszym zadaniem, moi drodzy gracze, będzie oczywiście, jak tytuł głosi, uciec z najpilniej strzeżonego więzienia świata. Czy zdołacie to zrobić, rozwiązując zagadki w tej logicznej grze? Możecie się przekonać już od 24 marca, na kiedy to wydawnictwo Fox Games zaplanowało premierę tej gry. Jeśli lubicie kryminalne zagadki w ramach kooperacyjnej gry, w której będziecie starali się rozwikłać tajemnicze, paranormalne zjawiska w muzeum, to koniecznie sięgnijcie po najnowszy tytuł zapowiadany przez wydawnictwo Fox Games, czyli Kryminalne zagadki Upiór w muzeum, którego premiera zaplanowana jest na 24 marca. Nastraganie to gra rodzinna od 8 lat, w której naszym zadaniem jest to, abyśmy jak najlepiej rozwinęli swoją farmę i stali się najbogatszymi rolnikami. Wówczas wygramy grę. W tej grze będziemy brać 3 kostki i nimi rzucać, a następnie będziemy wybierać sobie jedną z tych kostek i wartość tej kostki będziemy dopasowywać do jednego z kramów na planszy głównej, gdzie będą leżały różne karty i kładąc właśnie kostkę przy tym kramie względem kości, którą wybierzemy, będziemy potem pobierać właśnie sobie taką kartę i już dokładać ją do naszej planszy, naszej farmy, gdzie właśnie będziemy sobie ją rozwijać. Następnie będziemy mogli w przyszłości aktywować sobie taką kartę, jeżeli pozwoli nam na to sytuacja. Bo karty aktywujemy następujące. 2 pozostałe kości, których nie wybraliśmy, musimy sobie je wziąć, policzyć ich sumę i wówczas możemy aktywować kartę z pola odpowiadającego właśnie sumie z tych 2 kości. Więc jak widzicie, jest to nieco złożone, można pokombinować, poćwiczyć umiejętności matematyczne, co już jest na pewno fajne, bo możemy też dzieci po prostu uczyć poprzez zabawę. Dodatkowo wszyscy gracze jednocześnie aktywują swoje pola, więc nie ma tutaj takich przestojów, co też jest bardzo fajnie rozwiązane. A akcje z pól zawsze polegają na tym, że albo po prostu pozyskujemy jakieś konkretne towary, albo możemy sprzedać dany towar lub dany zestaw towarów na konkretną liczbę monet i właśnie się powoli wzbogacać. Więc gra jest fajna, bo po prostu cały czas napędzamy sobie to wszystko, co się dzieje na naszej farmie, żeby mieć z tego jak największe korzyści. A dodatkowo, jeżeli chcemy sobie grę jeszcze bardziej uatrakcyjnić, to są tutaj 3 dodatkowe moduły. Możemy sobie je wprowadzić pojedynczo lub wszystkie jednocześnie już po graniu tej podstawowej wersji gry, żeby po prostu jeszcze więcej mikrozasad wprowadzić, żeby rozgrywka była jeszcze bardziej satysfakcjonująca i na pewno trudniejsza i bardziej złożona. Krokozaury to gra kafelkowa od 10 lat, której kampania rusza na platformie Wspieram to już 9 marca, czyli w najbliższy wtorek. Jest to gra, w której będziemy układać na naszych autobusach w odpowiednich konfiguracjach korpozaury w taki sposób, aby zdobyć za to jak najwięcej punktów. Będziemy w tym celu dobierać zakryte kafelki z planszetek przystanków i dokładać je już odkryte na naszych planszetkach autobusów. Będziemy musieli starać się robić to w taki sposób, aby korpozaury się nie stresowały, bo na przykład korpozaury roślinożerne będą się zawsze stresowały, jeżeli w ich towarzystwie usiądzie korpozaur
mięsożerny i będzie większy od nich. Będziemy musieli też dbać o to, aby zapewniać szczęście naszym korpozaurom, czyli jakąś przekąskę im zapewniać w ich sąsiedztwie, bo wówczas minimalizujemy ryzyko, że podczas hamowania autobusu one się zestresują, bo niestety raz zestresowany korpozaur będzie odwracany już do końca gry na naszej planszetce i na koniec gry otrzymamy za niego mniej punktów. Jest to bardzo ciekawa gra, no i właśnie na koniec gry będziemy podliczać punkty za wszystkie odkryte oraz zakryte korpozaury, no i najlepszy kierowca zwycięży. Królewski Wyścig to dynamiczna gra od 7 lat, w której będziemy ścigać się naszym klanem składającym się z 4 pionków z klanami innych graczy, aby jak najszybciej dotrzeć do mety. W tym celu będziemy rzucać 4 kostkami i wykonywać akcje, które na nich wypadną, przy czym w swojej turze nie możemy wykonać takiej samej akcji więcej niż 2 razy, więc czasami może się zdarzyć, że pewne kostki będą bezużyteczne w danym momencie, ale raz na turę możemy przerzucić dowolną liczbę naszych kostek, co może nam pomóc w takiej sytuacji. Jest to ciekawa gra o tyle, że możemy się poruszać nie tylko własnymi pionkami, ale również pionkami innych graczy, co na pewno nada takiego smaczku tej grze, odświeżenia, a także sprawi, że będzie tu doza lekka negatywnej interakcji, mimo że nie możemy się cofać pionkami innych graczy, bo zawsze ruch musi dążyć w kierunku mety. A na koniec gry będziemy punktować za to, kto oczywiście dotarł pierwszy do mety, a także gdzie nasze pionki zakończyły, a raczej na jakich polach właśnie ruch, bo każde pole będzie się wiązało z dodatkową punktacją. Będziemy również otrzymywać punkty za żetony zwycięstwa, które pozostaną w naszych zasobach. Hejże, tu Michał. Dziś mam dla Was całkiem sporo ciekawych tytułów, chociaż wyniki finansowe niektórych z nich mogą mówić delikatnie co innego. Tak czy inaczej, myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zaczynamy! Tiny Turbo Cars to gra od 2 do 4 graczy, w której będziemy ścigać się po mieszkaniu zdalnie sterowanymi samochodami. Na naszej trasie będzie mnóstwo przeszkód do ominięcia. Od zwykłych szafek blokujących po prostu drogę, poprzez gęste dywany spowalniające każdego, kto na nie wjedzie, aż po rozlane ciecze wprowadzające pojazdy w poślizg. Na szczęście każdą z przeszkód bez problemu ominiecie, o ile odpowiednio dobrze szybko zaprogramujecie swój ruch. W tym celu będziecie przesuwać na swoim kontrolerze specjalne klocki, tak jak w łamigłówkach, układankach, przesuwankach, w których macie obrazek podzielony na np. 9 kwadratów, z czego jednego brakuje, abyście mogli przesuwać pozostałe i ów obrazek ułożyć. W grze macie 16 pól, na których znajduje się 12 unikalnych akcji, a te, które umieścicie w 2 środkowych rzędach, będą aktywowane podczas Waszej tury. Jednak musicie się spieszyć z układaniem swoich akcji, gdyż będąc ostatnim graczem, nie dość, że nie będzie Wam dane ułożyć swoich akcji w odpowiedniej kolejności do końca, to jeszcze wyczerpie Wam się jedna z 3 baterii, a bez nich daleko nie zajedziecie. Jeżeli pod koniec rundy nikt nie dotarł do mety, każdy z graczy otrzymuje specjalny żeton energii za każdy samochód, który jest za nim. Żetony te można wykorzystać w kolejnej rundzie, aby poruszyć się o 2 pola do przodu lub zignorować obrażenia otrzymane np. od rakiety przeciwnika lub uderzenia w jakąś przeszkodę. Ponadto każdy z samochodów ma unikalną moc, która z pewnością przyda się w trakcie wyścigu. Kampania trwa do 16 marca. Lochy pełne potworów czekają na Was w kolejnej edycji gry Tiny Epic. Tym razem w pełni kooperacyjnym trybie wcielicie się w bohaterów odzwierciedlonych po raz pierwszy w całej serii jako najprawdziwsze figurki, jak na prawdziwego Dungeon Crawlera przystało. Oczywiście każdy z herosów posiada własną planszetkę z umiejętnościami i statystykami, a także czary i ekwipunek pomagający pokonywać wszelkie przeciwności napotkane w trakcie przemierzania lochów. A te odzwierciedlone są na klasycznych kaflach korytarzy, wśród których kryje się komnata z głównym bossem do ubicia. Musicie ją odnaleźć zanim wasza pochodnia, której ogień maleje z tury na turę, zgaśnie na wieki, gasząc również wasze życie. Każda z komnat, w której toczyć będziecie finałowe walki, posiada inne warunki dające przewagę lub przeszkadzające w boju. Wszystko w zależności od tego, jakie umiejętności posiadacie i z której strony atakujecie. Ponadto bestii takiej nie zabijecie w tradycyjny sposób. Będziecie musieli zwabić ją w specjalne miejsca na mapie, aby obniżyć jej moc i zadać śmiertelny cios. Jeżeli zakupicie również dodatek, oprócz kolejnych 8 bohaterów, kart ekwipunku, korytarzy itd., otrzymacie również możliwość wykonywania zadań pobocznych, głębszej penetracji lochów, a nawet walki z kilkoma bossami naraz. Kampania trwa do 17 marca.
Jeżeli lubicie Strogonowa, zostańcie ze mną, gdyż opowiem Wam teraz o grze, w której wcielicie się w przodków rosyjskiego generała, od którego nazwiska przyjęła się nazwa tej potrawy. Jednak gra ma niewiele wspólnego z kulinariami. No może oprócz tego, że możecie w niej polować, chociaż tutaj poluje się dla futra, a to znowu z gotowaniem ma niewiele wspólnego. Tak czy inaczej, oto krótka lekcja historii. W grze Stroganow wcielacie się w członków tytułowej rodziny kupieckiej, która po otrzymaniu łaski cara rozpoczęła poszerzanie wpływów rosyjskich na terenach Syberii. Będziecie więc zatrudniać kozackich myśliwych w okresie wiosny, lata i jesieni, aby eksplorować te nieznane tereny, budować posterunki i polować w celu zdobycia cennych futer. Wyprawy te będą dostarczały wielu ekscytujących przygód, które mogą zostać spisane w formie pieśni ku pokrzepieniu gawiedzi w trakcie ciężkiej zimy. Aby poruszać swoimi kozakami, będziecie musieli posiadać odpowiednią ilość koni, a to na jakim terenie zakończycie swój ruch determinuje możliwe do wykonania akcje i rodzaje futra do zdobycia. Im głębiej zapuścicie się w penetracji Syberii, tym więcej pieśni zostanie o Was napisane, a co za tym idzie, car szybciej dowie się o Waszych dokonaniach. Akcje, które będziecie mieli do wyboru, nie zawsze będą dostępne, także odpowiednie planowanie, jak na przykład to, kiedy zakupić kolejną połać terenu na nową wioskę, jest jednym z kluczowych elementów rozgrywki. Po 4 latach gracz, który zdobył najwięcej punktów, zwycięża. Kampania trwa do 12 marca. Jesteś fanem piłki nożnej, ale nie chce Ci się za nią biegać? W takim razie sprawdź Kickards Go, karcianą wersję tego sportu, w której 2 osoby wcielają się w trenerów swoich drużyn, starając się strzelić jak najwięcej bramek przeciwnikowi. Każda z 2 drużyn posiada 2 talie używane odpowiednio na wyjeździe lub u siebie. Jednak aby wesprzeć tą kampanię, musisz być szybki jak na boisku, bo kończy się ona już 10 marca. Block & Key to ciekawa gra, w której będziecie przestrzennie układać tetrisowe klocki, aby odblokować sekretne klucze w starożytnej świątyni. Ciekawym aspektem rozgrywki jest fakt, że każdy z graczy będzie widział planszę z innej strony, co może przyczynić się do tego, że idealnie położony przez kogoś klocek może całkowicie zepsuć układ innym. A gracie kooperacyjnie, więc raczej wolicie tego uniknąć. Kampania trwa do 11 marca. Chamber of Wonders to całkiem klimatyczna, prosta i szybka gra, w której chcecie stworzyć największą kolekcję dziwactw w całej Wielkiej Brytanii. W jej trakcie wysyłacie swoich agentów do różnych miejsc w Londynie, aby zdobyć kolejne karty do swoich zestawów. Gra jest niezależna językowo i możecie przetestować ją na Tabletop Simulator, a kampania trwa do 11 marca. Jak wszyscy wiemy, świat biznesu rządzi się swoimi prawami, nierzadko dość okrutnymi, wręcz barbarzyńskimi. Dlatego do prowadzenia biznesu idealnie nadają się orkowie. W grze Orkonomics będziecie rozwijać swoje firmy, zdradzając i wbijając noże w plecy innych graczy, a także przejmując ich biznesy. Gra jest bardzo ładnie zilustrowana i z pewnością przypadnie do gustu wszystkim tym, którzy lubią pokłócić się nad stołem. Na tabletopie możecie sprawdzić, czy wasza grupa graczy będzie w stanie to znieść. Kampania trwa do 12 marca. To tyle na dziś, dzięki i do następnego! Trwa przedsprzedaż gry Bonfire w sklepie Ale Planszówki, której premiera ma się odbyć już niedługo, a dokładnie 25 marca. Jest to tytuł obowiązkowy dla fanów Eurogier. W tej grze wcielicie się w gnomów, którzy ponownie uczą się rozpalać ogniska, by rozjaśnić swoje miasto. W sklepie Geek Planszowy jest przecena na grę Isztar Ogrody Babilonu od wydawnictwa Portal Games. Jest to gra strategiczna, w której będziecie tworzyć przepiękne ogrody na pustyni, sadząc wspaniałe rabaty kwiatowe oraz majestetyczne drzewa. Ten, kto zdobędzie najwięcej punktów, zostanie królewskim ogrodnikiem. Gra pod wrogim niebem od wydawnictwa Rebel ukaże się w kwietniu, a już teraz możecie zamówić ją w sklepie Dragonite w dobrej cenie. Podczas rozgrywki weźmiecie udział w misjach, z których każda jest związana z obroną oblężonego przez kosmitów miasta. Gra jest oparta na zarządzaniu kośćmi i podejmowaniu trudnych decyzji.
Jeśli nie udało Wam się wygrać New Frontiers w konkursie w zeszłym tygodniu, to koniecznie zajrzyjcie na stronę Board News na Facebooku, gdzie macie szansę zdobyć drugi egzemplarz tej gry. Konkurs potrwa do 10 marca, czyli do środy, więc macie jeszcze czas, żeby wziąć w nim udział. Szczegóły oraz link do konkursu znajdziecie w opisie. Razem z wydawnictwem Portal Games przygotowaliśmy dla Was kolejny konkurs, a tym razem do wygrania jest egzemplarz gry Wyspa Przygód. Wasz statek zatonął, a Wam udało się dopłynąć do brzegu nieznanej wyspy. Na szczęście zdołaliście uratować jedną rzecz ze statku. Pytaniem konkursowym jest, co to jest za przedmiot? Możecie również uzasadnić, dlaczego akurat to zabraliście ze sobą. Odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod tym odcinkiem. Na początku komentarza napiszcie konkurs Wyspa Przygód, to ułatwi nam przeglądanie Waszych propozycji. Konkurs potrwa do 9 marca, czyli do wtorku. Tyle z naszej strony na dzisiaj, moi drodzy. Bardzo serdecznie dziękuję, że znowu tu dzisiaj jesteście. Idę zaraz spałaszować swój słodki torcik, ale jak najbardziej wirtualnie się nim z Wami dzielę. Bardzo Wam dziękuję za te 3 lata i mam nadzieję, że kolejne 3 i następne 3 będą jeszcze lepsze. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście co niedzielę, co odcinek również w tygodniu i że mogę liczyć na Waszą aktywność. Zapraszam oczywiście do niej stale, do komentowania, do lajkowania, do dołączania do grona subskrybentów, patronów, jeśli tylko macie ochotę wspierać mnie trochę bardziej, jeśli doceniacie tę moją pracę. Będzie mi szalenie miło z tego powodu. A teraz już życzę Wam fantastycznej niedzieli i do zobaczenia za kilka dni.